Witam Państwa bardzo serdecznie na 12. już podsumowaniu Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Podczas dzisiejszej sesji chcielibyśmy nagrodzić zwycięskie placówki, trenerów oraz uczniów, którzy we współzawodnictwie osiągnęli bardzo wysokie wyniki. Powiat wspomaga, animuje to przedsięwzięcie, ale ono byłoby niemożliwe. Oczywiście nie byłoby możliwe bez uczestników, ale nie byłoby możliwe bez osób, które animują sport w powiecie legionowskim. Dzisiaj na tej sali są i szanowni Państwo, radni, droga młodzieży, ja Was poproszę o to, żebyśmy oklaskami powitali tych wszystkich nauczycieli i dyrektorów, którzy dla Was i dla nas ten sport w powiecie legionowskim animują. Tegoroczna klasyfikacja na szczeblu powiatowym przedstawia się następująco. W kategorii dzieci trzecie miejsce szkoła podstawowa z Serocka, drugie miejsce szkoła podstawowa numer 8 z Legionowa, pierwsze miejsce szkoła podstawowa w Józefowie. Mamy bardzo dobre zaplecze i pomoc tej gminy, dyrekcji, bo możemy właśnie prowadzić klasy sportowe. Dzieci trenują, mają 13 godzin WF-u w tygodniu w tych klasach, z czego 9 godzin właśnie odbywa się na basenie. No i mówię, podczas takich zajęć, ciężką pracą dzieci, nauczycieli, też rodziców, możemy sobie potem cieszyć się właśnie z takich wyników. W kategorii młodzież trzecie miejsce niepubliczna szkoła podstawowa imienia Jana Pawła II w Legionowie. Drugie miejsce szkoła podstawowa numer 8 w Legionowie. Pierwsze miejsce szkoła podstawowa w Stanisławowie I. W kategorii licealiada trzecie miejsce liceum ogólnokształcące numer 2 imienia króla Jana III Sobieskiego w Legionowie. Drugie miejsce zespół szkół w Wieliszewie liceum ogólnokształcące w Komornicy. Pierwsze miejsce w tej kategorii zajęło liceum ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej w Legionowie. Na szczególne wyróżnienia zasługują uczniowie, którzy wyróżnili się podczas tych naszych zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim. Pierwsze miejsce w finałach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt zajęły uczennice ze szkoły podstawowej numer 8, które wraz z trenerem tutaj serdecznie zapraszamy. Trzecie miejsce w województwie w mini koszykówce zajęli uczniowie ze szkoły podstawowej numer 7 w Legionowie. Trzecie miejsce w finale Mazowsza dziewcząt i chłopców w gimnastyce sportowej zajęli uczniowie szkoły podstawowej w Serocku. Trzecie miejsce w międzypowiatowych zawodach w pływaniu drużynowym zajęli uczniowie szkoły podstawowej w Józefowie. I ostatnie już wyróżnienie w dniu dzisiejszym. Szóste miejsce w województwie w tenisie stołowym zajął Jan Adamiak z niepublicznej szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Legionowie. Na początek były zawody miejskie, na które wygraliśmy. Następnie były powiaty, które również wygraliśmy. Na zawodach międzypowiatowych zajęliśmy drugie miejsce. No i na zawodach wojewódzkich zajęliśmy już szóste miejsce.